Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Igiel i dzisiaj obejrzymy powtórkę i zarazem przykład tego, jak bardzo niezbalansowany jest system dobierania lightów, jeżeli chodzi o drużyny. Już na starcie bitwy zaczynam pisać WZ versus EBR Nice MM, bo już wiedziałem, że ta bitwa prawdopodobnie będzie przegrana, jeżeli EBR tu dobrze zagra, a my nie zajmiemy dobrych pozycji. Pierwsza rzecz, po pierwsze mamy gorszą stronę. Według mnie ta część mapy, jeżeli nie pchnie lasku, no to jest kicha, a niestety też łatwo tutaj lasku się nie pcha. Ale wracając, oni mają lighta, u nas nie dziwię się, że HT-ki pojechały kampić linią 2, bo po prostu przy dwóch artach też mały jest sens grania heala. Widać, że odpuściliśmy linię 0-9. Z racji tego, że no nasza WZ prawidłowo jedzie na pasywa, no bo zawsze to mamy linię 1-2 bezpieczną, ja postanowiłem spotować, bo mam dosyć niezły zasięg widzenia, perki na to oraz no mam dosyć mobilny pojazd, więc służyłem tutaj troszkę jak za lighta. Natomiast problem polega na tym, że no jednak w starciu z EBR-em, rykoszet, w starciu z EBR-em no nie mam... w tej konkretnej sytuacji szans, tak? Nie mówię, że kołowcy są jakieś mocno przesądzone. Natomiast jeżeli chodzi o tę bitwę i o ten dobór pojazdów, no jest to mocno nie fair. Osobiście jestem za tym, żeby było to, co jest na bitwach rankingowych, czyli EBR kontra EBR, light kontra light. Nie powinno być czegoś takiego, że EBR walczy z lightem. Jeżeli chodzi o tę mapę, no to jest bardzo, bardzo duża dysproporcja, tak? Ja tutaj spotowałem, troszkę niepotrzebnie straciłem hapsów, chciałem przysnajpić na heala, gdzie się okazało, że i tak były czołgi. No wow, zaskoczenie. Więc postanowiłem się wycofać i pojechać na A2, bo już wiedziałem, że tak naprawdę to będzie cała kamperiada i że my tutaj już... dużo więcej, przynajmniej ja nie dam rady zdziałać, tak? Mogę spotować, aczkolwiek wiele to nie da. Przy tym i tak zginę i tak, bo wystarczy, że kołowiec by się do mnie ulał, a z heala mieliby przestrzał na E5. Więc, no co, pojechałem tutaj w krzaczki i z racji tego, że już byłem wnerwiony tym kołowcem, postanowiłem, że sobie tutaj po snajpie, tak? Mogę to ciut przewinąć, bo tutaj nic się nie wydarzy. Warto obserwować EBR-a, bardzo prawidłowa gra z jego strony. Ja oczywiście po bitwie mu pogratulowałem. Natomiast no jednak mam ten żal do Wargamingu a propos systemu dobierania lightów. Nie jest to sprawiedliwe, na pewno mniej byłbym zdenerwowany, jeżeli u nas by się po prostu EBR niepotrzebnie ulał. Natomiast w momencie, kiedy mamy WZ-tę i już z góry jesteśmy skazani na porażkę, to nie podoba mi się to ze strony Wargamingu, bo nie dość, że daje gorszą stronę, to jeszcze daje gorszego lighta, można powiedzieć. Postanowiłem, że sobie tutaj pojadę na kampę, no bo wiadomo, oddać przynajmniej parę pestek. No i zobaczymy, co z tego tutaj tak naprawdę wyjdzie. Tutaj już nic nie przy snajpie. No i tak to wygląda, tutaj już tylko koniec bitwy. 1500 uszkodzeń zrobiłem, kolega w M6 zrobił 2600 około. Warto zaznaczyć, że o dziwo miałem tu po exp. Praktycznie połowa drużyny zginęła za 0, reszta zrobiła z 500 uszkodzeń. Chodzi o to, że po prostu ichny EBR to wygrał oraz no mieli w ten sposób przewagę. Swoją drogą, tę stronę się pcha ciężko ze względu na tę górkę, tak? Jeżeli się nie zajmie tego i się już tutaj nie wybije, no to jest ciężko, dlatego ciężko się pcha tę stronę. Według mnie łatwiej się pcha tę stronę, w sensie z kapa południowego na kap północny. Heal też się lepiej gra z tej strony, bo tutaj jedziesz lightem i masz otwarcie na wszystko, ustawiasz się tutaj i cyk, nie ma. Mam żal do Wargamingu, chętnie bym wysłał powtórkę do supportu, ale oni by powiedzieli dziękujemy za twoją opinię. Wszelkie dane zostaną zaktualizowane. No i tyle, no to sorry bardzo, to nie o to chyba chodzi. To był przykład, co mnie obecnie denerwuje w WoCie.